Siemanko, witam w kolejnym odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. Dzisiaj moim gościem po raz kolejny jest Samuel Lechowicz z Night Ride. Siemka. Dzisiaj z Samuelem mam nadzieję, że nie będziemy nagrywali dwa razy. Myślę, że kurczę, mam nadzieję, że nie. To trochę oszczędzimy swoje struny głosowe. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatni raz się widzieliśmy prawie dwa lata temu. Grubo. Trochę to zleciało, co? No, a zdarzyło się jeszcze komuś, żeby trzeba było nagrywać dwa razy, czy tylko ja jeszcze jestem takim szczęściarzem? Nie, byłeś jedyny. To tylko u ciebie zapomniałem włożyć kartę pamięci do aparatu, nie? Nieźle, dobra. Samuel, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo bardzo dużo u was się dzieje i dużo się działo też w zeszłym roku. I tak na rozgrzewkę chciałem się ciebie zapytać, jaki był dla ciebie taki moment, gdzie byłeś dumny z tego, co zrobiliście? No bo w zeszłym roku dwa razy Stany, Wyspy, dużo eventów w Polsce. No było tam trochę roboty, nie? Trochę było, no. Trochę się działo. Ja nawet trochę sobie musiałem przejrzeć w ogóle te moje materiały z zeszłego roku, żeby się jakby sobie poprzypominać, wiesz, niektóre rzeczy, bo też tak myślałem, że będziesz o to pytał. No i powiem ci, trochę tego tu jest. Nie wiem, takim chyba momentem, gdzie najbardziej jakoś, nie wiem, mnie to wszystko ruszyło, to było chyba właśnie, jak byliśmy za drugim razem w Stanach u Adama na kompoundzie, nie? Było tak, że kurczę, pamiętam, był taki moment, że gdzieś tam sobie usiadłem z tyłu za jakimś budynkiem i wiesz, potrzebowałem chwilę sobie po prostu posiedzieć i tak przekminić, co właściwie się dzieje i co ja tu robię, no nie? Wiedziałem, że to wybierzesz akurat z tego wszystkiego. Tak? Bo chyba sam bym tak chyba odpowiedział. A no. Powiedz, jak to wygląda od kuchni tam? No bo my widzimy gdzieś na tych filmikach od Adama jakby obraz jego, tak? A jeśli chodzi o całą jego firmę, tam jest jakiś duży sztab ludzi i to wszystko, no bo to już można nazwać firmą, nie? To jest, kurczę, pełnoprawna firma, nawet nie jedna, powiem ci, na tej miejscówce. No jest to ogromne, tam jest w ogóle, tam się w ogóle wjeżdża jakby od drogi, wjeżdżasz, co jest, wiesz, jest brama, są kamery i tak dalej i jedziesz sobie między tamtymi palmami, między tymi właśnie budynkami, bo tam jest po prostu, nie wiem, ile z budynków, z 10 może. I normalnie to jest wszystko na tej posesji, tam wiesz, oni mieszkają, nie? Adam z Colette ma tam swój dom obok, Mike, ten filmowiec od Adama, też tam mieszka na tej samej posesji, ma swój dom, też potem jest jakiś inny dom, gdzie też ktoś tam mieszka z tej ekipy, także to jest tam, kurczę, ogromne, nie? Nie wspominając o całym tym Drift HQ, nie? Który też ma gdzieś tam swoją miejscówkę. Tam się, powiem ci, tyle rzeczy dzieje w jednym momencie na jakby w obrębie tej całej działki, że to jest nie do opisania, no nie? No i wydaje mi się, że to chyba nie jest też tak, że to się tak dzieje, jak akurat myśmy tam byli, tylko tam, patrząc też po tych filmach, tam cały czas jest taki ogień, nie? Ciężko nawet sobie to wyobrazić. Jest to jakiś dla was zastrzyk motywacji, co? Zobaczyć coś takiego. No jasne, że tak. W ogóle wiesz, no patrząc na takie coś na filmach, można sobie jakoś, nie wiem, porozkminiać, że to jest, wiesz, jakby ogromne przedsięwzięcie i w ogóle super, ale faktycznie być w takim miejscu i widzieć, wiesz, na własne oczy to wszystko, to jest masakra, serio, po prostu. Ciężko to za pierwszym razem sobie w ogóle to tak jakby, wiesz, zobrazować, nie? Co się dzieje. Myśmy tam byli dwa razy, tam parę dni po sobie, no i za tym pierwszym razem to nawet się w sumie do siebie nie odzywaliśmy, nie? Tylko chodziliśmy tak i patrzyliśmy na wszystko i wiesz, nikt nic nie mówił, bo stary, masakra tam jest, no nie? A jeśli chodzi o jazdę, zeszłoroczne eventy, to co dla ciebie było takim najlepszym strzałem? Pewnie LZ Festival, co? Ale jeśli chodzi o moją jazdę? No. No znaczy to w sensie może nie o samą jazdę, tylko o całą otoczkę tego wszystkiego i w ogóle, tak? Coś bardziej tak pod kątem sukcesu, nie? No to chyba ten LZ Festival w Irlandii, bo to co byliśmy w Stanach, to było takie trochę, nie, spodziewałem się może troszkę, że to będzie inne, że to będzie właśnie jakieś takie, nie wiem, ogromne, wielkie, ale to co chłopaki w Irlandii zrobili z Drift Games, co pojechaliśmy, to był ogień, nie? Tam pod względem jakimś organizacyjnym, jakimś takim
nie wiem, wielkości tego wszystkiego i ogarnięcia, no i samej jazdy, bo też Tor Mondello, nie? To jest szybki, szybki obiekt, tam jest taka jazda, no zawodowcy tam jeździli w sumie oprócz nas. I tam, właśnie, to, miałeś, tam miałeś ogień, okazję, nie? W ogóle jeździć pary z nimi, nie? Tak, pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle, jeździłem tak faktycznie po to, że nie swoim autem, co było już, wiesz, samo w sobie niezbyt wygodne. Wiesz, samochód był ustawiony na prawie dwumetrowego Josha, więc ja miałem tam cztery poduszki pod plecami i dwie, wiesz, pod dupą, żeby móc siedzieć. Pierwszy raz jeździłem z autem w turbo. No i wiesz, od razu na głęboką wodę, nie? Właśnie parki, jakieś parę treningów, jeszcze podczas treningów tam padał deszcz, więc tam to było raczej takie po prostu próbowanie wyczuć auta. No i potem te takie zawody, nie? No. Jak ci poszło tam generalnie? Jak czułeś się w ja rywalizacji? Bo to była miałem... pierwsza taka twój element rywalizacji, nie? Jeśli tak, chodzi o drift, tak. Nie? Ja nie miałem żadnych jakby wymagań co do tego, tylko bardzo chciałem nie rozbić samochodu. Bo jeździłem właśnie autem od Josha z Drift Games i jakby widziałem, on mi też mówił wcześniej, że jest do tego, że to nie jest taka jego po prostu gdzieś tam treningówka, tylko że jest bardzo przywiązany do tego auta. No i bardzo, bardzo się, też widziałem po nim, że się stresował, że żeby temu auto się nie stało, a tam jest tak, że jest, jak jest ten pierwszy zakręt, napad, to tam jest, wiesz, truja wbita, jest bardzo szybko i linia przez ten zakręt jest taka bardzo nietypowa i jeszcze szczególnie, że padał deszcz podczas treningów, to bardzo łatwo było wypaść po prostu na zewnętrzną, gdzie było, wiesz, trochę trawy, tam 20 metrów trawy, no i banda, nie? No i gdzieś tam siedziało z tyłu głowy mi to strasznie, więc moim jedynym takim, wiesz, właśnie oczekiwaniem, planem to było to, żeby tego auta nie rozbić, żeby gdzieś tam po prostu dojechać do końca weekendu i tyle, nie? Także ja wiedziałem od początku, że to nie będzie żadna jazda z napinką. Zresztą, jak właśnie wiesz, to był, nie wiem, pierwszy taki raz i myśmy tam nie jechali, wiesz, ścigać się nie wiadomo czy coś takiego, tylko po prostu się bawić. No i taki też był plan, no ale stres był niesamowity, no. Nie wiem, czy się kiedykolwiek tak stresowałem bardzo. Jeszcze nawet nie chodzi o to, że gdzieś tam jazda z tymi ludźmi, nie? Co... wiesz, który gdzieś tam się ogląda i zna i którzy są, wiesz, 100 razy lepsi, tylko że też ta publiczność, nie? Bo tam naprawdę było dużo ludzi, nie chcę powiedzieć ile, ale kupa ludzi była, wiesz, oglądała to na żywo, to było wszystko też na takich wielkich telebimach, wiesz, tam między rundami tam trzeba było wyjść z auta, coś powiedzieć do, wiesz, do tego mikrofonu i tak dalej. Ja nie, mnie bardzo stresują ogólnie jakieś takie wystąpienia publiczne i to było, no, mega stresujące, ale daliśmy radę. Fajnie, chłopaki też, wiesz, wspierali mnie bardzo i tak dalej, więc super. No właśnie, no bo wy tam byliście w sumie całą ekipą, nie? Całą ekipą, no. O tyle dobrze, fajne wakacje też, nie? Tak, tak. Teraz znowu lecimy za niedługo w sumie. No właśnie, chciałem się zapytać, bo teraz będzie jakaś druga edycja tego, nie? Tak, w sensie to nie będzie druga edycja tego LZ Festiwalu, tylko że oni organizują takie drift basze, oni to nazywają. To jest chyba 4 razy do roku i to jest po prostu taki, tam na Mondello oni otwierają 3 czy 4 nitki, kierowcy się zgłaszają, no i po prostu jest jechanka, taka typowo, nie, to nie jest żaden event, wiesz, nie wiadomo jak bardzo publiczny, chociaż tam są normalnie bilety do sprzedania, tylko bardziej tak dla kierowców, że otwierałem 4 nitki, no i tak nasze takie Sydius, nie, taki basz po prostu. A, ale nie żadne zawody. Ze swoim autem normalnie, tak? Nie, właśnie nie. Myśleliśmy o tym, ale to jest za daleko i za drogo by to wszystko wyszło, żeby tam, wiesz, furę na jeden weekend podwieźć, no nie. Więc oni robią takie coś 4 razy do roku, no i na ten, który jest tam za, nie wiem, teraz chyba 2-3 tygodnie, zostaliśmy zaproszeni, więc znowu jedziemy z chłopakami. Tym razem kupili nam po prostu samochód, żeby właśnie nie jeździć czyimś, że tak powiem, oczkiem w głowie, tylko kupili nam E46, takie 2,5 litrowe. No i jakby dostajemy tam to auto i możemy się, wiesz, bawić. To jest super opcją, nie? Ekstra. No fajnie. I tym bardziej z mniejszym stresem, nie? No, na pewno. Po pierwsze właśnie mniej ludzi, nie ma takiej napinki i tak dalej, no a po drugie typowo, wiesz, nastawieni na zabawę, na jazdy, nawet nie na jakieś, wiesz, nie wiadomo jakie rzeczy, no nie? No tak, fajnie, jak nie ma się doświadczenia, że patrzy na ciebie ileś tam tysięcy osób, to faktycznie może być stresujące, nie? No. Każdy spin czy coś, to... Strasznie. A tam w ogóle ja mam takie coś, że wiesz, mimo tego, że gdzieś tam robimy content i mam świadomość, że dużo ludzi to ogląda, to jest zupełnie coś innego, jak wiesz, stoisz faktycznie przed trybunami z mikrofonem w ręce i masz coś powiedzieć, żeby nie wyszło głupio, no nie?
No tak, co innego, jak jesteś sam przed swoją kamerą tylko, No tak, nie? To, no to tak. jest różnica. Wiadomo, że ogląda cię gdzieś tam setki tysięcy osób, ale nie odczuwasz tego, no bo to nie jest na żywo i jakby masz szansę coś poprawić, nie? No jasne. Dasz sobie stok i nagrasz jeszcze raz. No właśnie, a jeśli chodzi o ten LZ Invitational, to co byliście w Stanach, to też był tego typu event, gdzie była widownia, czy to była taka impreza bardziej zamknięta dla ziomali gdzieś tam Adama? Nie, to też był taki event, gdzie była widownia, tylko że różnica właśnie była taka, że tam nie było w ogóle dużo ludzi i dużo aut w porównaniu na przykład do Jelandii, bo tam też tak, że to było w Orlando, czyli w mieście tam, gdzie niedaleko Adam ma ten swój compound i tam jakby ci wszyscy lokalsi, ci ludzie, oni bardzo dobrze znają, wiesz, jego i te jego auta i tak dalej, więc dla tych ludzi stamtąd to nie było jakieś super nie wiadomo jakie wydarzenie, no nie? Więc na przykład był, tam jest na Orlando taki jakby owal, taki wielki, taki jak ten, na którym na przykład jest Clash Kickers, takie zawody. I tam miała być strefa showcarów i powiem ci, że nawet połowa tego owalu nie była zapełniona, nie? Więc jak właśnie jechaliśmy tam, to mieliśmy takie oczekiwania trochę, że to będzie właśnie taki, coś takiego właśnie jak w Irlandii, że będzie naprawdę wielki event, wiesz, pełno ludzi i tak dalej. Ale było to bardziej takie kameralne, nie było jakoś super w sumie dużo ludzi. No i sama jazda była taka, no tak, że... To miejsce to jest takie jak trochę tor do NASCARu trochę wygląda, nie? Tak, tak. A sama jazda właśnie drift nie był na tym owalu, tylko był obok na takim skidpadzie i wiesz, masz auta amerykańskie, które wiesz, mają między 500 a 1000 koni, jakieś potężne wiesz, V-ki, LS-y i tak dalej i jeździli taką nitkę, która była chyba nawet mniejsza niż ta, która jest na Altrace. Więc to było takie maleństwo, no. Wiesz, nie mówię, że mi się nie podobało, bo super było jako event i tak dalej. Z naszej perspektywy też, wiesz, znowu kupę znajomych spotkaliśmy, których nie widzieliśmy i tak dalej. Też cały trip był świetny, bo lecieliśmy przez Miami, jeszcze sobie zrobiliśmy wakacje w Miami i tak dalej. Ale spodziewałem się właśnie, że to będzie coś takiego bardziej, wiesz, grubego, nie? Ale to tam też miałeś okazję sobie pojeździć czymś, czy byłeś nie, tam, tylko bardziej jako widownia? Tam jakby w ogóle z całym tym tripem to było tak, że jak myśmy byli w Stanach za pierwszym razem, nie, jak byliśmy w Irlandii, to poszliśmy na taką imprezę i tam właśnie był też Adam, jego menadżer i tak dalej. No i oni nas tam zaprosili, powiedzieli, a to mamy, będziemy robić taki event, wpadajcie w grudniu. A my sobie tak, wiesz, my powiedzieliśmy, no dobra, dobra, wpadniemy, ale wiesz jak to jest, potem jesteś tu w domu i tak sobie myślisz, nie no jak, gdzie, wiesz, do Stanów i tak dalej znowu. No ale jakoś udało się to ogarnąć i pojechaliśmy tam praktycznie, żeby po prostu nie jeździć, nie mieliśmy tam fury, tylko żeby po prostu być gdzieś tam się, wiesz, kręcić wokoło, nagrać sobie, wiadomo, jakiś materiał, towarzysko, no. I fajnie, tak też typowo właśnie bez napinki, tylko że po prostu, wiesz, zobaczcie jak to wygląda. Co w tym roku też jakieś Stany planujecie, czy raczej europejsko? No chcielibyśmy bardzo, no. Chcielibyśmy, nie mamy jeszcze nic konkretnego, ale chcielibyśmy polecieć znowu i tym razem Kalifornia, w tamte rejony, tam nas jeszcze nie było, a tam jest, wiem, że dużo jeszcze właśnie takich super rzeczy samochodowych do zobaczenia i ekip, z którymi można, wiesz, się spotkać, ponagrywać i tak dalej, tam właśnie Eliminate jest, są chłopaki Hunigans. Właśnie Hunigans, tak, też właśnie już nas zapraszali gdzieś tam, więc myślę, że jak polecimy znowu, bardzo chciałbym w tym roku, to będą właśnie te okolice Kalifornii. No i w tym roku myślę, że w końcu uda nam się do Japonii polecieć. O. Taki jest też plan na wakacje, że wiesz, myśmy, kurczę, bilety do Japonii jeszcze mieli kupione przed COVID-em, przed tym wszystkim, a potem był COVID i wszystko przekładaliśmy i w końcu w ogóle te bilety, jakby z tych biletów zrobiły się vouchery, no i za te vouchery polecieliśmy sobie do tych Stanów, ale no, ta Japonia cały czas jakby ten pomysł gdzieś tam, wiesz, siedział z tyłu głowy, bo kurczę, no jest to w sumie taki wyjazd, który już nie jest tak bardzo, wiesz, nieosiągalny, w sumie wiem bardzo dużo z naszych znajomych gdzieś tam już, wiesz, było, widziało. A no tak, no tym bardziej, czujemy, że można jechać z Łukaszem czy z Goblą, tak? Jest tak. W sumie fajna możliwość, żeby tak. To zrobić Ekstra w opcja. Jakiś tam łatwy sposób. No. Tak, no następny. I myślę, że w tym roku się uda nam polecieć ale też coś zobaczyć, też coś nagrać. Chciałbyś polecieć tam z możliwością pojeżdżenia, czy raczej tylko zobaczenia? Na początku chcieliśmy, jeszcze właśnie przed COVID-em i tak dalej, ten taki oryginalny pomysł był taki, żeby pojechać i na razie, wiesz, zobaczyć z czym to się je i tak dalej na luzaku. No ale teraz myślę, że będzie opcja, żeby pojeździć, bo jak już teraz na to patrzę, to jak już, wiesz,
możemy tam być. I jakby to miał być, nie wiem, ostatni raz jak tam będziemy, bo wiesz, nigdy nie wiesz jak to może być, to strasznie by mnie bolało to, że wiesz, byliśmy tam, a się nie przejechaliśmy kółka po Ebisu, nie? No tak, to więc, prawda. Więc teraz mam takie coś z tyłu głowy, że chciałbym pojeździć. No, no dobra, to jeśli chodzi o 2022 rok, to jakby przeszliśmy sobie przez to, co robiliście, a jeśli chodzi o ten rok, no to patrząc po waszych filmach, mocno rozszerzacie swoją stajnię koni, z tego co widzę. No. I pojawił się tam projekt S13. Znudziła ci się Miata? Nie, Miata jest super, jest dalej idealnym autem do, wiesz, właśnie na eventy do driftu. Ale S13 zawsze mi chodzi, gdzieś tam siedziało z tyłu głowy. Jeszcze zanim kupiłem Miatę, to ja w sumie kupiłem Miatę dlatego, że nie było mnie stać na S13, bo były dużo droższe. I zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem to auto, nie? A teraz ostatnio, wiadomo, przez ostatnie 2 lata te ceny tego wszystkiego tak poszły do góry, że już nawet się pogodziłem, że w sumie może nie będę mieć nigdy takiego auta, ale właśnie pojawiła się super okazja, której nie mogłem przepuścić i praktycznie dowiedziałem się, że to auto, w tym aucie, że jest na sprzedaż i drugiego dnia już było w sumie zaklepane i pojechaliśmy po nie do Holandii. Bo to od polderów, nie? Od polderów, tak. To było... To jest auto, które on dostał gdzieś w rozliczeniu za jakieś inne auto, a silnik w nim to jest ten silnik, który był w takim białym S13, które kiedyś było na Sydjust, takie od polderów, takie białe z taką chromowo-niebieską oklejką, takie fajne, stylowe. To silnik z tego auta, nie? Bo myśmy to kupili jako budę plus 2 silniki plus kupa części do złożenia, nie? Klocki Lego. O, fajnie. To jest w czym przebierać. A czemu zdecydowałeś się, żeby zrobić z tego Seal 80, a nie zostawić klasyczny front S13? Mi się klasyczny front bardzo podoba ze S13, ale w sumie, bo wiesz, dużo osobom się podoba ten front przez to, że tam są te pop-upy, nie? Te pop-upy tam robią robotę, no nie? Bo jest to jakiś tam taki smaczek tych samochodów z lat 90. i tak dalej, z tym, że my do pop-upów jesteśmy już trochę przyzwyczajeni właśnie przez te miaty, nie? Że jest moja miata, jest miata od Boza, Marek miał, wiesz, też NA i tak dalej, więc nam te pop-upy już znowu tak nie robią, a znowu przód z PS13 jest taki bardziej no mniej spotykany, nie? Tu w Polsce. I a tym bardziej w połączeniu z tyłem... Z tyłem z hatchbacka, no. Od S13, nie? No tak, no. Tak, no i tak stwierdziliśmy z Markiem, że jak już w sumie robimy przy tym aucie tyle, to zróbmy coś ciekawego niż po prostu, wiesz, normalne S13. No Seal 80 moim zdaniem to jest fajna buda, no nie? Bo ona jest taka, no nie widuje się tego sporo, jest ciekawa moim zdaniem. No taka Initial D, nie? Tak, tak, taka Initial D, no. Jeszcze mamy taki pomysł na to auto, że właśnie będzie w takim stylu, wiesz, na małym kółku, na baloniku z jakimiś tam dokładeczkami, fajnym kolorkiem i właśnie takie 90sowe, nie? Takie z planatą furtkę. A silnik tam jest, to nie jest ten CA, nie? Nie, to jest właśnie 2.4. To jest silnik, który oryginalnie w Stanach wychodził S13 z 2.4, nie? Bo to jest 240 SX. Na jednym wałku z turbo dołożone przez polderów i ten silnik jeździł dość długo u nich w S13. Takie 2 silniki dorzucili mi do tego auta. No i ten silnik w sumie jeździł aż do końca, oni go potem wyciągnęli z tego auta, ja go kupiłem i on tam miał 350 koni. A jeszcze myśmy teraz jeszcze troszkę tam podłubali, zrobiliśmy nowy kolektor dolotowy i tak dalej, więc myślę, że to w sumie będzie takie nasze najmocniejsze auto, ta S13, nie? Się tam 370-380 koni będzie miało, ale nie będzie to driftowa, to będzie taka furka, żeby wiesz, sobie pojechać w niedzielę na przejażdżkę albo na jakiś spocik, taka typowo. A, czyli nie będziesz nim jeździł na eventach? Nie, szkoda by mi było. Wiesz, części S13 są drogie, poza tym, nie wiem, no moim zdaniem, tak dla mnie ta moja miata jest serio taka, że tak dużo mi daje, wiesz, radości i tak dalej wszystkiego, że nie wydaje mi się, że takim Nissanem jeździłoby mi się dużo lepiej, szczególnie na takim poziomie, jak wiesz, my jeździmy sobie po prostu tak dla fanu, chociaż na pewno byłby szybszy i tak dalej, ale szkoda by mi było, wiesz, gdzieś tam podjeżdżać bliżej do innych albo gdzieś tam się, wiesz, ścierać z innymi autami i tak dalej. To S13 to będzie typowo taka no, junia. Showkarek trochę właśnie. Tak, no. Chciałbym, żeby było na takim poziomie zrobione, żeby na przykład na Altrace sobie wjechać. Coś takiego, no nie. A w miacie planujesz coś zmienić wizualnie na nowy sezon? Nie.
Może oklejka, może oklejka wpadnie. Kolorku nie ruszam, nie, nie. To auto już miało trochę kolorków na sobie i ten, co jest teraz, naprawdę tak mi się podoba, że nie chcę też przekombinować z tym autem. Moim zdaniem takie, jakie jest, jest serio spoko i zostaje taka, jaka jest. Teraz zrobimy taką jedną w sumie rzecz z tym autem. Dzisiaj akurat nawet byłem na przeglądzie, bo chcę ją zarejestrować na żółte tablice, na klasyka, żeby sobie nią legalnie, wiesz, pojeździć po ulicy. To jest super sprawą. No i praktycznie tak, jestem, już jestem przy końcu. Przy takim poziomie modyfikacji to jest możliwe? No jest, jest. Na przykład, nie wiem, czy kojarzysz z Fly Garage tego Kadika takiego zielonego, co ma V8 z tyłu na pasku. No tak, no. No to on też ma na żółte blaszce i normalnie sobie jeździ. Adam Ucha, no. To jest w sumie jest trochę chłopaków, które jakieś tak mocno pomądzone auta mają porejestrowane, dlatego ja też zainteresowałem się tematem i no jeszcze nie mówię, bo jeszcze to nie przeszło, ale już jestem tak na ostatniej prostej, żeby to było. No i to jest fajna sprawa. Do tego momentu nie miałeś zarejestrowanej w ogóle. Miałem. Tak? To auto jest cały czas zarejestrowane. Tak. On jest już 7 lat u mnie, tylko że od 4 lat no nie jeździło jakoś, no nie, bo po tym swapie to już jest trochę przypał jeździć takim autem. Też nie jest to nic jakoś super przyjemnego, no nie, jeździć takim autem, który jest typowo takim driftcarem. Więc to też nie będzie nic, żeby po prostu wsiąść i pojechać po bułki do sklepu, ale sam fakt, żeby można było, wiesz, wsiąść w fajną pogodę, zdjąć sobie dach i pojechać na przejażdżkę gdzieś, to będzie super sprawa. No tak, to prawda. A planujecie jeszcze coś dokupić nowego, czy zostajecie już przy tym na razie, co jest? Powiem ci, że na ten moment mamy 12 aut i to jest za dużo. To ja nawet nie nadążam, żeby, wiesz, mieć wszystkie papiery w jednym miejscu i mieć ocenę wszystkie cały czas i przeglądy i tak dalej, więc to jest trochę za duży chaos. Teraz już tak mieliśmy nie kupować aut, a jeszcze teraz te 3-6 kupiliśmy ostatnio Jimiemu. No ale na pewno nie szukamy nic teraz. Musimy pokończyć to, co mamy. Chociaż ja tak mówię już od jakiegoś czasu, a potem znowu coś kupujemy, no nie? A Jimiemu pod kątem czego? Jimiego zapraszaliśmy do Polski już w sumie właśnie w zeszłym roku na początku i on stwierdził, że bardzo chciałby, tylko że jakby już miał być w Polsce, to chciałby pojeździć. I stwierdził, że oj, czy możecie mi kupić auto? No jasne, że możemy. W sensie wiadomo, on sobie zapłacił za nie, nie? Ale dla nas to jest w sumie fajna opcja, bo wiadomo, kontencik i tak dalej. No i Jimmy będzie miał swoje auto i w tym roku prawdopodobnie gdzieś tam się pojawi. Po prostu. Ale na jakimś evenciku, tak? Tak. Mam nadzieję, że nie jednym, no. Ale zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Też nie chcę na razie nic mówić, wiesz co, gdzie, jak, bo jeszcze nic nie jest jakby potwierdzone, jasne, ale... Jasne. Ale jest taka opcja, no i moim zdaniem to jest super opcja, no nie? No fajna wiadomość. Może mieć tutaj autko. Też plan jest taki, żeby on przyleciał na wiosnę do nas na przykład na tydzień czy dwa i sobie przy tym aucie, wiesz, porobił, zrobił go pod siebie, on też będzie miał fajny kontencik i tak dalej, spędzimy sobie trochę czasu. No i potem coś pojeździć, nie? To było super też mu pokazać, bo u nich się zupełnie inaczej jeździ niż u nas. To teraz temat najważniejszy. Kevin, co tam się dzieje? Kevin przez ostatnie lata, bo my go mamy chyba już 3 lata, no to te ostatnie 2 lata on się za bardzo nie zmieniał, no nie? Odkąd w sumie byliśmy na Altrace pierwszy raz do zeszłego roku, to on praktycznie wyglądał tak samo. I nie wyglądał źle, jakby, wiesz, spoko takie małe cute autko, nie? No to w sumie no taka wasza wizytówka, nie? No tak, no i z Kevinem był zawsze problem, że ten silnik, który on miał, tam był 1 litr pojemności, gaźnik, 3 cylindry. Ten silnik był taki po prostu, no wiesz, stary, bo stary, ale nie umieliśmy go opanować, nie umieliśmy go, wiesz, jak zaczął działać, to nagle się coś psuło. Jak coś naprawialiśmy, znowu działał chwilę, coś innego tam padło, wiesz, jakiś stary gaźnik, jakieś stare rozwiązanie i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że musimy zrobić tak, zaczęło się niewinnie, stwierdziliśmy tak, że musimy po prostu jakiś inny silnik do tego auta wrzucić, no nie? Nie będzie to ciężkie, bo ten silnik tam jest jakby z tyłu na pace, można powiedzieć, więc nie będzie to nic ciężkiego i może zrobimy to sami, nie? No i dobra. I tak kminimy sobie przez chwilę z Markiem, no i stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem, takim prostym i jakby najbardziej oczywistym, znaczy może nie oczywistym, ale takim prostym byłoby wrzucenie silnika z miaty. Mieliśmy jakby no doświadczenie trochę z tymi silnikami z miaty, wiesz, takie 1.6 czy 1.8 seryjne, co ma to 115 koni w tym aucie, to już by był szatan sam w sobie, nie? No i zrobiliśmy taką trochę głupotę, bo jakiś tam znajomy sprzedawał taki silnik
Ja mówię, dobra, kupię ten silnik już, a potem wyciągniemy z Kevina ten, który tam jest. No i zrobimy tego swapa. No i ja kupiłem silnik, kupiłem skrzynię i potem jak wyciągnęliśmy silnik z Kevina, ten stary, no to się okazało, że ten z miaty tam nie wejdzie po prostu na długość. Że wiesz, silnik z miaty ze skrzynią jest po prostu za długi, ta skrzynia by się kończyła poza autem z tyłu. No i trochę tu jest nasza głota wychodzi, bo zamiast wiesz sobie to może zmierzyć, to jakby, nie wiem, stwierdziłem z góry, że to będzie pasować, nie wiem czemu. No i w każdym razie... Bo tam w Kevinie był silnik za fotelami jakby, tak? Pod fotelami jakby, no. Coś takiego, że siedzisz nad silnikiem. No i zostaliśmy z Kevinem, wiesz, z wyciągniętym silnikiem, no i tym silnikiem osobno z miaty, który w sumie tam się nie nadawał. No dla silnika z miaty w sumie szybko znalazła się opcja, bo Bozowi przekręciła się panewa na kampie, więc po prostu silnik poleciał do niego. A no myśmy zostali z Kevinem. No i była taka sytuacja, że pojechaliśmy do takich ziomków, Smoothless oni się nazywają. Mają tam parę fajnych furek, oni tam gdzieś przy granicy z Niemcami. Przy granicy z Niemcami są. Tak, tak. I pojechaliśmy do nich nagrywać film z ich autami, bo też fajny film zrobiliśmy. Oni tam naprawdę mają parę fajnych takich autek, gdzie wiesz, wzięliśmy je na przejażdżkę i tak dalej. I przy okazji, wiadomo, tam poimprezowaliśmy troszkę. No i powiedzieliśmy im, że mamy taki pomysł, bo ten pomysł, jakby wpadliśmy na ten pomysł po tym, jak ten silnik z miaty nie zadziałał, że wrzucimy silnik z motocykla. Bo to jest taka też dość, myślę... No w kejkarach popularny, nie? Tak, popularna sprawa, no nie? Więc stwierdziliśmy, że wrzucimy tam jakąś 600 czy 1000 z motocykla i to będzie działać i powinno być wszystko okej, nie? No i właśnie u tych ziomków ze Smoothless na tej imprezie trochę popiliśmy i stwierdziliśmy, że no dobra, to musimy kupić cały motocykl, żeby z niego wyciągnąć silnik. A skoro kupimy cały motocykl, to czemu całego motocykla tam nie wrzucić? No i tak siedzimy i tak myślimy o tym i na początku wiesz, że to głupie to będzie, ale potem tak siedzimy i w sumie czemu głupie? To się podłączy, wiesz, napęd się podłączy, jakiś tam sprzęgło, gaz się podłączy pod pedały, no i powinno to działać, nie? No tyle, że konstrukcyjnie trochę sobie utrudniliście życie, nie? No, a myślałem, że ułatwiliśmy, ale no i w końcu wiesz, potem wytrzeźwialiśmy na drugi dzień i tak sobie myślimy o tym, ale dalej jakby to się nie wydawało takie głupie. No i stwierdziliśmy też, że jakbyśmy kupili motocykl też japoński, też taki wiesz, lata 80., 90., można go wystylizować jakoś tak fajnie, to może to fajnie wyglądać, no nie? Patrzyłem tutaj na internecie, czy jest coś takiego już, no i nie znalazłem nic. Jedynie było parę takich projektów, gdzie po prostu oni przewozili motocykle w środku. I to nie w kejkarach, tylko w jakichś takich po prostu vanach, nie? Na przykład w tej trójce czy coś, że tam był stojak na motocykl i sobie stał. No i co? No i stwierdziliśmy, że to dalej będzie dobry pomysł, więc znaczy kupiliśmy... No to jest mega oryginalne, tak? I fajnie to wygląda, tylko że no na pierwszy rzut oka wydaje się takie nierozsądne trochę, nie? Pod kątem masy i w ogóle, ale no wiadomo, że to nie jest samochód, który tam gdzieś jeździ na co dzień sobie, więc... To jest pierwsza rzecz, o której właśnie... To jest bardziej pod kątem show, nie? Tak, to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że dalej wiesz, są takie komentarze, że a to gdzie wy będziecie tam w tym aucie przewozić coś, albo jak on bez wstecznego, to jak będziesz pod sklepem cofał? Przecież nikt na to nie będzie do sklepu jechał, nie? A druga rzecz to taka, że wiesz... Kurde, nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale kontencik, wiesz o co chodzi. To są takie rzeczy, które są głupimi pomysłami i tak dalej, ale możesz na tym spędzić dużo czasu, zrobić to fajnie i gdzieś tam cały czas, wiesz, nagrywać. Ludzie lubią śledzić takie projekty, które na początku wydają się głupie i do zrobienia, a potem, wiesz, z każdym filmem widzą, że kurczę, zaczyna to mieć sens, no nie? No i kupiliśmy taki motocykl, to jest Yamaha FZR 600. To jest chyba 8.9 czy 9.1 rok. Ona nie jest jakaś... Ona już nie jest takich tych super okrągłych motocyklów, ale nie jest też jakaś taka bardzo kanciata, nie? No coś takiego pomiędzy. Daliśmy za nią chyba 3 tysiące czy 4 tysiące, coś takiego. A my na motocyklach totalnie się nie znamy, nie? Jakby, wiesz, każdy kiedyś na skuterku jeździł i to tyle. Więc kupiliśmy taki motocykl, przywieźliśmy go i tak na pałę go włożyliśmy do tego Kevina, do środka i wchodził, a nie mierzyliśmy nic, i wchodził stary na styk, że tam z góry, wiesz, 3 centymetry do dachu brakowało i jak się nim dojechało do końca, to się dało zamknąć klapę, że no po prostu jakby jeden do jeden, wiesz, ten Kevin idealnie. To jest pudełko dla tego motocykla, nie? Co w sumie śmieszne też, że potem się kapiliśmy, że mogliśmy chociaż to zmierzyć, czy wejdzie, bo wiesz, co jakbyśmy znowu kupili coś, co się nie mieści, no nie? Ale tu akurat nam się poszczęściło. No tyle, że odchodzi wam koło, nie? Nie, koło będzie. Nie wiem,
Kołobędzie, bo ja stwierdziłem, że wiesz, dużo było takich pomysłów na uproszczenie całego tego tematu, żeby po prostu właśnie wywalić koło albo samą ramę tam dać, albo coś tam. Ale ja powiedziałem, że jak to ma być cały motocykl, to ma być cały motocykl. Nie? Więc okay. tam te koło będzie. One wiadomo, one sobie będzie tylko tam stało. Tam tego koła nawet musimy trochę wyciąć, żeby tam było miejsce na ośkę i tak dalej. Ale chciałbym, żeby było to coś takiego, co na przykład jak przechodzisz koło tego autra na evencie i na pierwszy rzut oka po prostu myślisz, że jest motocykl w środku, w aucie siedzi, nie? Dopóki się nie przyjrzysz, o co tam chodzi. Albo dopóki nie odpalisz. A jeśli chodzi o kierowanie, tam będzie normalnie fotel, kierownica, wszystko w środku i napęd na linkę pociągnięty od manetki? Jak to chcecie rozwiązać w ogóle? Tak, więc linka zamiast do manetki, wiesz, z gaśników będzie szła do pedała, co jest dość prostym rozwiązaniem. Sprzęgło tam jest też na linkę i to samo będzie po prostu, wiesz, do pedała sprzęgła. Chcemy mieć liczniki z tego motocykla tam, gdzie jest deska w desce rozdzielczej, tam gdzie są liczniki, wiesz, z seryjnego auta, jakoś fajnie zamocowane. Chcemy mieć tam taki wyświetlacz biegów, jaki bieg jest wrzucony. No, skrzynia biegów tam jest sekwencyjna, nie? Więc zrobić taki rodzik i taką fajną sekwencję tutaj wyścigową poprowadzić. To są takie prostsze rzeczy. Wydech no będziemy tak, w sumie. W sumie tylko musi góra-dół przestawić tak, biegi, nie? Tak. Wydech będziemy w sumie robić w przyszłym tygodniu. Chcemy puścić jakby środkiem auta, wiesz, takie dwie rury. Jakoś tam fajnie będą omijać tą ośkę i potem na końcu będą wpuszczone w podłogę i będą wychodzić jakby zderzakiem, wiesz, jakiś fajny taki wydeszek. Jeśli chodzi o kierowanie, to tak, zostaje wszystko tak jak było, czyli jest normalnie kierownica, siedzisz normalnie w fotelu. Fotel będzie jeden, bo na fotelu pasażera będą zamontowane dwie takie butle. Bo tam jest airride z przodu, nie? Dwie butle na i kompresor na powietrze. A, no i na froncie jest airride, tak? Tak, tak, tak. No już działa. Okay. Na froncie jest airride. No i ten. No i co? Robiliśmy drążki kierownicze w sumie w tym tygodniu. Trzeba było zrobić całe nowe wahacze, bo kolejna rzecz to taka, że jak stwierdziliśmy, że to robimy, to ja stwierdziłem, że Kevin musi leżeć na ziemi. Bo wcześniej to było tak, że wiesz, on był fajnie spasowany, koła do nadkoli było, wiesz, super, ale wiesz, pod autem mógłbyś się zmieścić, no nie? Było no tak, tak, że konstrukcyjnie to auto jest takie po prostu, tak, że nie dało się tego zrobić innego. Ale mówię, że jak już robimy takie coś, że faktycznie tą budę trzeba ciąć i tak dalej, to musimy zrobić tak, żeby to auto leżało na ziemi, no nie? Więc wycięliśmy z tyłu wszystko, chyba z 40 cm wyżej, wywaliliśmy wszystkie wózki i tak dalej, cały zawias, znaczy zawias, cały ten tylny napęd jest w środku auta, a nie pod autem. Jakby przechodzi, wiesz, ponad podłogą. Z przodu musieliśmy wyciąć kielichy, wyciąć podłogę. No wszystko tak, żeby to auto opuścić na ziemię i potem od nowa zrobić zawieszenie, nie? Więc musieliśmy kielichy przesunąć wyżej, zrobić takie, no kielichy po prostu od nowa, nowe wahacze, drążki kierownicze i tak dalej. Było dużo takiej roboty, trochę takiej fajnej, customowej, nie? Przy których sami byśmy w sumie tego na pewno nie zrobili, ale jest taka dwójka przyjaciół, która nam tam z tym pomaga i chłopaki, wiesz, mają takie myślenie, że jak coś widzą, to umieją sobie jakąś część wyobrazić, jak ma działać i umieją ją zrobić, nie? Więc to no jest tak, super sprawa. Darek też. Proste wyzwanie też, nie? No, to jest masakra. Darek też z Wroncastą pomógł nam zrobić klatkę, żeby ten motocykl tam siedział w tym aucie, to on jest jakby przyklatkowany jakby do tego auta, no nie? Chociaż tak wczoraj na testach nam wyszło, że musimy tą klatkę też rozbudować, bo już próbowaliśmy palić szmatę ostatnio i tam, nie wiem, czy oglądałeś, ten tak, motocykl chciał się wyrwać z tego auta. Tak, nie? Tak. Także bo no jest zrobiona po prostu rama, która trzyma go, tak? Tak. Same po małej przerwie technicznej skończyliśmy na wątku budowy konstrukcji całej pod motocykl. Jak to jest zrealizowane? Bo wagowo też na pewno trochę dostał ten samochód po nosie, nie? Wiesz co, ten silnik ze skrzynią seryjny, on ważył, nie wiem, może ze 130 kg. Ten motocykl waży z 200. Dużo wagi zostało odebrane przez to, że wywaliliśmy te wszystkie ramy, które były pod samochodem. Ten cały tylny most ważył, wiesz, 40 kg i tak dalej. Dużo wyszło, trochę weszło z powrotem. No ja z ciekawości chciałbym go zważyć, jak już skończymy wszystko, ale wydaje mi się, że wiesz, on nie będzie ważył jakoś super dużo. On ważył 650 kg jakby seryjny. Myślę, że nie będzie teraz ważyć więcej niż 750. No, ale takiego. To jakby spawując tą ramę,
To wzmacnialiście go jakoś jeszcze dodatkowo, tak? Tak, Tam po środku. oczywiście. Tak. I tak jeszcze musimy troszkę, bo właśnie samo to mocowanie motocykla, nie? To, że on teraz chce chodzić, jakby on chce wyjechać z tego auta, to właśnie pokazuje, że trzeba jeszcze zrobić parę takich dodatkowych pałąków do tej klatki i gdzieś tam powzmacniać. No ale to są takie, wiesz, to są takie rzeczy, które na pewno by powychodziły z takimi rzeczami, jak się robi coś takiego, to na pewno dużo będzie takich jeszcze rzeczy, które trzeba gdzieś tam po drodze poulepszać, no nie? Nie, no wiadomo, to nie jest coś, co na co dzień się robi, nie? Mi się najbardziej podoba w tym projekcie to, że tam stary, nie, że to nie jest coś takiego, co musi kosztować worek pieniędzy, nie? Że jakby, wiesz, to auto było kupione za mniej niż 5 tysięcy, ten motor był kupiony za mniej niż 5 tysięcy, jakby tam nie ma ani jednej jakiejś takiej drogiej rzeczy, nie? Wiesz, nawet koła to były po prostu wąskie SSR-ki, które gdzieś tam poszerzyliśmy, więc to jest moim zdaniem super, że można zrobić auto, które no moim zdaniem jak będzie skończone, jak będzie wyglądać tak, jak ja mam to w głowie, naprawdę będzie robić robotę i nie będzie osoby, która się, wiesz, za nim gdzieś tam nie obejrzy na evencie, a wiesz, a nie musi, nie trzeba mieć właśnie worka pieniędzy, nie, na takie coś. Moim zdaniem to jest fajne. A wlew paliwa będzie przez dach? Tak, ja chciałem zrobić klapkę w dachu i normalnie przy dach, no serio. Nie, no musi tak być. To jest jeszcze myśleliśmy, żeby zrobić w ogóle dach taki, wiesz, Twingo otwierany, ale nie wiem, mi się podoba ten dach w tym aucie, wolę go nie wycinać. A w sensie, że coś na zasadzie rolety, tak? Tak, albo rolety, albo w ogóle wyciąć dach i zrobić pleksy, żeby też jakby słońce wpadało w środku. Ale nie, mi się ten dach podoba. Ja bym zrobił po prostu na środku dachu klapkę. Tak, powinna być normalnie ta nakrętka seryjna od motocykla zakręcana na dachu. No, na przykład. I wiesz, podjeżdżasz na stację i to auto jest na tyle małe, tego nie widać na filmach, ale on jest naprawdę niziutki. Wiesz, ja jestem niską osobą i ja tak stoję przy tym aucie, nie? Wiesz, podjeżdżasz na stację, nawet choćby dla głupiego filmiku tak zrobić, nie? Podjeżdżasz na stację, pan się pyta, czy można pomóc, ja mówię tak, poproszę do pełna i tu mu, wiesz, otwieram na dachu i tankuję. A to czemu AirRide zrobiliście tylko na froncie? Nie chcieliście w całości? Chcieliśmy, bo ogólnie AirRide musi być, żeby to auto skręcało, bo już miał problem wcześniej skręcać, a teraz jest pół metra niżej, więc teraz w ogóle jakby, żeby wjechać na lawetkę, czy przejechać wokół stadionu, to trzeba trochę podnieść ten przód. To też nie będzie tak, że wiesz, trzeba go podnosić totalnie na kozę, tylko po prostu, nie wiem, 5 centów po prostu w górę. Z tyłu jest o tyle problem, że teraz tam nie ma jakby zawieszenia żadnego, bo jest sztywna oś, tak jak w gokarcie, z zębatką, która jest podłączona do motocykla i masz piasty i koła, no nie? Więc tam tego AirRide'a nie mógłbyś w sumie dać, bo jakbyś dał poduszkę pod tą oś, którą byś no tak, musiał. Konstrukcyjnie jest problem. No tak, bo chodzi o napięcie łańcucha i o wszystko. To jakby nie zadziała, ale to jest jakby faza pierwsza tego auta. Chcemy, żeby one jeździło i działało. Faza druga będzie taka, żeby wywalić tą ośkę i zrobić z tyłu normalnie wahacze, normalnie zwrotnice, które będzie można też zrobić camber z tyłu, ustawić fajnie te koła i po prostu półośki i dyfer na środku z zębatką. No i wtedy nie będzie problemu, żeby zrobić zawieszenie. Wiesz, docelowo fajnie jakby tak było. I myślę, że będzie, ale robimy to takimi małymi kroczkami, czyli najpierw zrobimy to jak najprościej, żeby działało, a później będziemy usprawniać i ulepszać, no nie? To co, premiera Kevina na Altrace? No, tak bym chciał. Chciałbym, żeby był gotowy, no to jest w sumie jak tak, Altrace jest, wiesz, w tym roku w czerwcu, więc jak sobie tak pomyślisz, no tak, to jest wcześniej, no. 4 miesiące niecałe. To jest sporo czasu, żeby zrobić, ale też dużo, wiesz, takich rzeczy przy takim aucie właśnie wychodzi po drodze, albo się przedłuża, albo coś. Więc zobaczymy. Ale fajne. Nie zostaje tak, jak jest? Czy też będzie, myślę, że tak, bo tak? Nie, on ma już taki swój look, który raczej powinien z nim pozostać, no nie? Jakby teraz, nie no wiem, tak, był żółty, to dużo to byłoby tych animacji sensu. Jest tego wszystkiego, to bardzo dużo, jest no. Rozpoznawalny, nie? Tak, takich fanartów. Zostanie na pewno tak, jak jest. Ten motocykl też chcemy. Aha, w ogóle fajna rzecz jest taka, że jakby ten motocykl do tej klatki jest przykręcony, więc to nie jest tak, że on tam jest na stałe, można nim wyjechać. I wiesz, jakby coś zrobić jakiś, wiesz, silnikiem czy coś. Chcielibyśmy też ten motocykl trochę też tak wizualnie upodobnić do takich racerów, takich właśnie z lat 80., 90., zrobić taki, a, wiesz, wysoki zadupek jakiś. Go zrobić. No, no, no. No, może nie całkiem na kafe racera, nie aż tak, ale właśnie tak, żeby był pasował klimatem do Kevina. Był taki właśnie jak taka wyścigówka trochę, nie torówka. O. I w taki, kolorystyce, wiesz, jego z zewnątrz też, tak? Tak, no on jest czerwony ogólnie, bo przemalowaliśmy go, on był biały na początku, ale właśnie też zrobić jakieś czarne akcenty jeszcze tam, no dużo jest pracy ogólnie i pomysłów, no nie? Kwestia, musiałby się cały czas w garażu i tam dziubać, co jakby, no robimy, no ale też bez przesady, że wiesz, nie codziennie po 8 godzin, no nie? No tak. A jeśli chodzi o drifcik, jakie plany na najbliższy czas? Jeśli chodzi o drifcik... Pierwszy evencik?
jeśli chodzi o drifcik, to w sumie pierwszy evencik jest za tydzień. Już sezon zaczynamy szybko w tym roku, bo zwykle w sumie nic się, zwykle było tak, że nic się nie dzieje do maja i w maju tam zawsze był pierwszy Sedius, no nie? A w tym roku zostaliśmy zaproszeni na, to jest w ogóle beka, bo jest taki ziomo w Hiszpanii, który był, z tego co ja wiem, tak to wygląda. On był w Japonii i bardzo mu się spodobał Ibisu i tak dalej i bardzo mu się spodobał Meihan, Tor. No i on u siebie w Hiszpanii zrobił sobie replikę Meihan 1 do 1 pod domem. I to jest środek, to wygląda przynajmniej tak, środek pustyni i normalnie sobie wyasfaltował stary Meihan 1 do 1. Wszystkie zakręty, wszystko wygląda tak samo, identycznie, no nie? Ja w ogóle nie wiedziałem o istnieniu takiego czegoś, ale jest takie coś i nas zaprosili na evencik, który jest w sumie nie w ten weekend, tylko w kolejny, nie? Na początku marca. I normalnie swoje auto bierzecie tam? Tak, i bierzemy moją miatę i bierzemy jeszcze od Kacpra Kruczka S15, to srebrne, co ze Stanem jeździ. Bierzemy Stanego, bierzemy naszych chłopaków, no i jedziemy w tripa. To jest na północy Hiszpanii, ale po lewej, czyli na zachód. Tak. Czyli to jest, kurczę, dość sporo, bo tam nawigacja nam pokazuje 24 godziny drogi normalnym autem, a my dwa dni jazdy, nie? Z przerwami, no i my jeszcze jedziemy, wiesz, z przyczepą, ciągniemy auto, więc będziemy mieć tam prędkość przelotową 90 na godzinę, więc pojedziemy długo, no ale mamy trzech kierowców, mamy jakiś tam plan na to. Jest w ogóle śmieszna historia też, bo Kacper w sumie dzisiaj dopiero się określił, że jedzie, bo myślał, że miał silnik, który nie działał, ale dzisiaj jakoś do tego doszli, że w końcu działa, więc też mieliśmy taki trochę dzisiaj, wiesz, po prostu spokój wreszcie jest od dzisiaj, bo wiemy, że jedziemy, bo do wczoraj jeszcze nie wiedzieliśmy, czy na 100% oni jadą, a już tam mieliśmy cały trip, wiesz, zaplanowany, zabukowane te noclegi i wszystko. No ale wygląda na to, że faktycznie w przyszłą środę pakujemy się i ruszamy w coś takiego. No i to będzie super, bo tam jest, to jest taki private event, więc to będzie, wiesz, zamknięte, po prostu jest tor, fury, no i jechanka przez cały weekend. Super, bo to będzie, wiesz, faktycznie opcja, żeby przejechać się na Meihan swoim autem w Europie, nie? Ja to chyba w ogóle kojarzę ten tor z jakiegoś filmiku z YouTube'a z zeszłego roku, z jakiegoś takiego eventu. Oni w zeszłym roku go zrobili. Tam jest tak piaskowo, nie? Tak. Może to być no to. Chyba gdzieś to tam mi się rzuciło w oczy. Jak odnajdę ten filmik, to wyrzucę w ten. Oni w zeszłym roku go skończyli właśnie asfaltować, nie? W ogóle chory pomysł. No i ja w ogóle o tym evencie się dowiedziałem tak, że tam jadą też właśnie chłopaki Ruben z Polderów i oni nas tam jakby zaprosili, nie? Też. Więc i chłopaki jadą z Polderów, jeszcze jadą nasi... Z Europy tam będzie generalnie. Tak, jeszcze jadą nasi znajomi ze Szkocji, z Reckless Tribe, ci sobie na kampie też z nami. Miał w ogóle Sud też jechać z nami, ale w końcu chyba tam, nie wiem, czy się wykruszył. Gobla też może pojedzie, jeszcze też nie wie do końca. No ale jakaś taka fajna ekipka tam będzie i będzie, myślę, że spoko jazda. Mi się wydaje, że tam stylowo wiem, że Hiszpania jest taka średnia, bo myśmy tam w zeszłym roku też byli na evencie i tam się, wiesz, te auta nie wyglądają za bardzo, tylko jeżdżą właśnie fajnie dlatego, że będziemy my i będziemy mogli tam, wiesz, chłopakom pokazać, jak to ma wyglądać, nie? Ale ten event, co wy byliście w zeszłym roku, to chyba jakiś taki stensowy był, nie? Tak, w zeszłym roku byliśmy też w Barcelonie na evencie, który w sumie organizowały takie chłopaki, które robiły mi felgi do miaty, te trispołki. A, okej. Okay. Oni mają taką firmę, oni w ogóle są, to jest w ogóle też chore, bo oni są z Anglii i oni stwierdzili, że zrobią event samochodowy, ale w Hiszpanii, w Barcelonie. Jakby nie znając nikogo i nie znając jakby reali niczego, nie? Bo stwierdzili, że w UK tam nie ma za bardzo, wiesz, oni chcieli zrobić na plaży, wiesz, palmy, plaża i fury, nie? Fajny pomysł, ale na pewno ciężki do zrealizowania. Tam mi się wydaje, że trochę ich to pokonało. W sensie event był spoko, nie był, wiesz, był naprawdę fajny, ale na pewno nie było to łatwe do zorganizowania. Nas zaprosili, my jakby też, wiesz, poczuliśmy się dlatego, że wiesz, oni nas tak wspierają z tymi felgami i tak dalej, to mówię, dobra, pojedziemy, wiesz, też wam pomożemy trochę i też były niezłe przygody tam po drodze, bo jechaliśmy tam z Kevinem, Lawetą, ale sam event w sobie jakoś nie urywał. Był taki,
Wiesz, nie wiem, czy tam widziałeś ten film z tego. Widziałem, tak. No. Fajny klimat znaczy, był, to na pewno. Na filmie to zawsze dobrze wygląda, tak? Mm. Inne są odczucia, jak się tam jest na miejscu. Fajny klimacik był, jeszcze zaprosili Crispiego ze Stanów, przyleciał specjalnie na 3 dni, też zrobił fajny materiał, też super było go poznać i tak dalej. I ogólnie, wiesz, ogólnie Hiszpania w lato jest super miejscem, także znowu sobie zrobiliśmy takie mini wakacje przy okazji. Ja powiem ci szczerze, że nie kojarzę w ogóle sceny tuningowej Hiszpanii. No, to właśnie mówi samo za siebie. Na Altrace chyba były ze 2 auta jakieś z Hiszpanii. Nie wiem, czy w tym roku, czy w zeszłym, ale coś mi się kojarzy, że ktoś tam przyjeżdżał, ale tam chyba nie jest jakoś mocno modne generalnie modyfikowanie aut. Nie? Nie jest. Jak już jest coś porobione, to takie średnio, przynajmniej dla nas, średnio w jakiejś guście dobrym. Jak tam parę takich driftowozów też było, ale to też takie właśnie, no. Może to jest odpowiedź właśnie, dlaczego ktoś sobie zbudował sam tor, nie? W Hiszpanii. Przepraszam. Może być, no. Może być. Fajnie, oni wiem, że w tym roku znowu robią ten event. Tym razem my już nie jedziemy, bo nam to koliduje z, nawet nie wiem z czym, z czymś innym, co jest tu w Polsce, ale jak robią w sumie znowu w kolejny rok, to może wiesz, mają nowe plany. Wiem, że tam chcą też jakiś driftik zrobić na jakimś placu obok. Więc sam vibe'ik tam był spoko, nie? No w tym roku w sumie dużo będzie w Polsce imprez, nie? Dużo będzie. Tym bardziej, że dochodzi ci główna impreza tam Next Levela i Seduced jest i Altrace po drodze. No jest tego trochę. Jest tego trochę. No ja się bardzo cieszę. Ja już wiesz, mam stary tak od maja do końca wakacji, wiesz, kalendarz pełny, nie? Mam co robić, więc super. Fajnie, bo dużo właśnie będzie jazdy, dużo będzie jakichś takich ciekawych rzeczy. Więc super. A jeszcze w kwestii samochodów pominęliśmy waszą limuzynę z miejscami na okulary dla wszystkich pasażerów, którzy siedzą w samochodzie. Tak, będziecie ale nie robić dalej? Pomyliłeś 2 auta, bo właśnie to, gdzie te okulary były, to jest filmik z innego auta. To jest w Stanach taki ziomo myślałem, nam pożyczył. Ja myślałem, że to jest w tym. Nie. To jest w ogóle śmieszna historia też z tym autem, bo wyobraź, ja nie wiem, czy kurde Goblat o tym nie opowiadał już u ciebie, ale może to mogę opowiedzieć jeszcze raz. Jak byliśmy w Stanach pierwszy raz na Drift Weeku, to mieliśmy taki plan, żeby tym od Gobli Mustangiem wszędzie jeździć, nie? Tylko się okazało, że on więcej stał zepsuty niż jeździł, więc myśmy byli na tyle zdesperowani. Aha, bo nie umieliśmy w ogóle wynająć samochodu, bo w Stanach, żeby wynająć samochód, musisz mieć kartę kredytową. A nikt z nas nie miał karty kredytowej i tak dalej. Więc byliśmy zdesperowani, bo musieliśmy jeździć pomiędzy torami, wiesz, które są w różnych stanach, a nie mieliśmy samochodu. I tam na takie dwie traski gdzieś tam się do kogoś dopięliśmy, ale potem jakby już nie było opcji. No i ja mówię tak, czy nie, czy to mój pomysł, czy Marka, wiesz, mówimy tak, że to zróbmy tak, że wrzucimy na Instagram, na story, że szukamy, czy ktoś nam może pożyczyć auto. Nie? To brzmi głupio, ale stary, wrzuciliśmy te story i wieczorem tego samego dnia mieliśmy furę już na 2 tygodnie. Ziomo przyjechał z Nowego Jorku ze swoim tatą, ze swoją siostrą i nam pożyczyli. Powiedzieli, że mają 3 auta. Mają 7, mają Toyotę, to co wzięliśmy to było Sequoia. Taki wiesz, duża terenówka z V8 i coś tam jeszcze, nie? I pożyczyli nam tą... W tej Toyocie były te okulary, pożyczyli, tak, w tej Sequoii. Pożyczyli nam tą Toyotę i w ogóle... Totalnie nas nie znając, nie? Tylko jakby przez internet, co też było fajnym takim pokazaniem, że ci ludzie, co nas oglądają, to są, wiesz, faktycznie ludzie, którzy mogą coś tam w jakiejś tam kryzysowej sytuacji pomóc, nie? I normalnie nam ziomo pożyczył na 2 tygodnie swoje auto. Świetna sprawa, nie? W ogóle. Ale wy generalnie jesteście mocno rozpoznawalni w Stanach też, nie? Bo pamiętam, że zawsze jak tam jechaliście, to dużo zdjęć gdzieś wpadało z jakimiś ludźmi, którzy sobie podchodzili do was, żeby sobie strzelić fotę, nie? Tak. Więcej niż myśleliśmy w sumie. No jednak ale ta nasza gdzieś tam... Ale patrząc po jakichś statystykach na YouTubie, największą oglądalność macie właśnie w Stanach? Mamy w Stanach i w Polsce tyle samo, mniej więcej po 20%, no i potem gdzieś tam reszta, no nie? No to super. No. Jest właśnie, z nami to jest tak dziwnie, bo mamy tą jakby naszą, nie publikę, jak to się mówi tak ładnie. No publikę, może być. No społeczność, o. Mamy tą naszą społeczność, która nas ogląda i ta liczba jest duża, ale właśnie to są ludzie, którzy są rozsiani wszędzie są, no nie?
Więc jakby tak normalnie gdzieś tam nie odczuwasz tego, że tyle ludzi to ogląda. Dopiero jak właśnie pojedziesz na drugi koniec świata i ktoś się gdzieś tam, wiesz, pozna i chce to zdjęcie zrobić, to dopiero to wtedy dochodzi do ciebie, nie? No ale pewnie widać więc... też po jakichś zamówieniach merchu, nie? O tak. Gdzieś z różnych stron świata tak, wpada. To prawda. To prawda, tego merchu też trochę się rozchodzi, co jest super, super też opcją. A wracając właśnie do Rolliego, do naszej limuzyny, którą kupiliśmy, bo chcieliśmy zrobić tak, że kupimy jakiś samochód, zrobimy taki film, że kupimy samochód do 5000 i tam, wiesz, na szybko coś z nim zrobimy, nie? No i myśleliśmy, że do 5000 to kupimy jakiegoś stary, mieliśmy 3 auta, co znaleźliśmy, co chcieliśmy kupić. Jedno to było taki stary Mercedes, który kiedyś był tym, co jak umierasz, to tam w nim jedziesz z tyłu, jak to się nazywa? Karawanem. Karawaną, jakiś dziadek sprzedawał za 3 koła. Drugie to było, to była Wołga stara i trzecie właśnie znaleźliśmy tego Rolliego, nie? I to jest w ogóle beka, że takie auto da się kupić za 5000. I jakby w tym czasie Bożydar, wiesz, miał siódemę E38, fajnie wyposażoną, to w porównaniu do tego Rolliego to była bieda, nie? Tam jest, tam ale, jest, tam to, ale to chcieliście takie limo właśnie mieć, tak? Tak, tam jest taka opcja w tym aucie i ono jest naprawdę w fajnym stanie, wszystko tam działało i tak dalej, nie? No, ja, byliśmy ogólnie, nie dowierzaliśmy, że takie auto się da kupić za 5000. To jest po prostu bardzo niepopularna buda, no nie? No jest to włoskie auto, które ma jakieś tam swoje bolączki. Piękna też nie jest, nie? Piękna też nie jest, no, to trzeba powiedzieć. Ale na pewno jest ciekawa, na pewno jest jakimś takim... 16 tysięcy sztuk ich wyszło, tych aut, więc jest to jakaś tam rarka. Rarek. No i podejrzewam, że za parę lat tych aut może być coraz mniej. No i myśmy ją kupili, żeby zrobić VIP-a, no nie? Nie mając pojęcia o tym, jak się robi VIP-a, bo nigdy nie mieliśmy takiego auta. No i kupiliśmy do niej felgi pierw, pojechaliśmy do Mega Blastów, kupiliśmy felgi, za które zapłaciliśmy jeszcze więcej niż za to auto, bo to jednak muszą być, wiesz, musi być 19 z rantem i tak dalej, szeroka, więc kupiliśmy fajne japońskie koła. No i przy przymierzaniu kół stwierdziliśmy, że dobra, będzie pasować, kupiliśmy koła, wyciągnęliśmy zawieszenie całe z tego auta i postawiliśmy na tych kołach, wygląda super, porobiliśmy zdjęcia i, to, i potem, wiesz, takie co teraz. No i tam da są się trochę... Do tego w ogóle gwint kupić? Nie, co ty, jest, tam do jest, tego... Nie, to nie robi nawet do tego? Nie, nie, jest, tam jest trochę podobne zawieszenie jak w Alfie Romeo 166, do której da się kupić gwint, ale jest inne, jest jakby... Tam w ogóle z przodu jest 5 wahaczy na koło, jest mega przekomplikowane to auto całe. One ma stare w ogóle takie systemy, że jak mocniej skręcisz kierownicą albo mocniej dasz gazu, to się usztywnia, bo te amortyzatory tam są gazowe, czy jakieś tam... No wszystko jest tam połączone, elektroniki pełno i tak dalej. Jest to mega przekomplikowane auto, dlatego nie jest prosto to zrobić, ale żeby nie było, działamy z tematem powoli. No troszkę przyznaję, że odeszła na gdzieś tam drugi, trzeci plan, bo robimy dużo rzeczy takich, których wiesz, no po prostu priorytetowo bardziej traktujemy, a te Rolli z tyłu tam stoi. I, ale jest pomysł, będziemy robić airride, w sumie mamy już części pokupywane, czekamy w sumie tylko na czas od buczków, którzy się zobligowali do tego, że nam z tym pomogą i nam ten airride tam zamontują, bo się na tym znają, a my się na tym nie znamy, więc myślę, że Rolli też do lata będzie jeździć, no nie? I to auto jak będzie na powietrzu, to będzie naprawdę kurczę robił robotę, bo ta linia, no tego auto z boku i z tyłu wygląda serio spoko, przód jest taki, że nie chcesz za bardzo patrzeć na przód, ale wiesz, po prostu gdzieś podjeżdżasz, parkujesz przodem do ściany i tyle, i ścieszysz widokiem z tyłu. Nie, no wiesz, no jest coś nietypowego, tak? Jest. Coś nieszablonowego. W środku siedzisz jak szef, nie? Z tyłu sobie siedzisz, po prawej stronie z tyłu, masz guziczki, żeby sobie przedni fotel przesunąć do przodu, jak chcesz sobie miejsce zrobić na przykład, nie? I mieliśmy taki pomysł, żeby... Rozwiązania z Maybacha. No mówię ci, mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taki podcastowy trochę. Żeby, wiesz, z tyłu zamontować mikrofony i sobie, wiesz, Rolli jeździć i gdzieś tam, podobnie jak ty robisz, tylko po angielsku. To bardziej jak ten, jak psiakowóz Wardęgi, nie? Albo, na przykład, coś takiego. Nie wiem, moim zdaniem jest to jakiś tam pomysł, który z tyłu gdzieś tam w głowie jest i myślę, że będziemy go realizować. Śmieszne, bo Rolli teraz stało takim swego rodzaju już memem trochę u nas na kanale i tak, wiesz,
przechodzimy koło tego auta, ono tam stoi i tak, wiesz, niby go nikt nie zauważa, ale cały czas tam w komentarzach piszą ludzie, kiedy roli. W końcu czas nadejdzie na to auto, na pewno. No, na pewno. Jak sobie postawicie takie trzy auta z różnych bajek, Kevina, S13 i Rowley, to w sumie ładny już widoczek, nie? Przy jakimś tak, swoim no u nas, stoisku czy coś na evencie. U nas jest problem, kurczę, właśnie z tym garażem, który mamy, co jak, wiesz, 2 lata temu go zaczęliśmy wynajmować, to była ogromna przestrzeń dla nas, ale teraz, kurczę, większość aut stoi na zewnątrz, nie? Bo nie mamy miejsca. No tak, i to jest trochę problem. Robisz kilka aut na raz, nie? No tak, no. Te auta, wiesz, które, przy których robimy, stoją sobie fajnie w środku, ale takie roli i tak dalej, no to stoi gdzieś tam pod chmurką. To trochę gdzieś tam boli, no ale może kiedyś, wiesz, dojdziemy do jakiegoś takiego poziomu, który pozwoli nam mieć więcej miejsca w środku. No, trzymam kciuki, żeby tak było. Życzę wam tego. Tak sobie właśnie rozkminialiśmy ostatnio, co było takim, wiesz, ultimate goalem, takim celem. No i właśnie myślę, że jakaś taka miejscowa na pewno była taką rzeczą, nie? Żeby mieć jakiś tam, nawet nie mówię taki compound, jak ma Adam, nie? Bo to są raczej takie rzeczy w Polsce, które są nie do pomyślenia, ale nawet, wiesz, pomniejszony w skali, po prostu jakiś budyneczek swój z kawałkiem jakiejś, wiesz, działeczki, może jakieś, no, jakaś kawałek placu. Hala, nie? No, ale wiesz, może właśnie jakiś kawałek placu, jakiegoś czegoś. No nie wiem, super było coś takiego mieć. No i myślę, że jak bym miał tak pomyśleć o jakimś takim celu, golu, no to coś takiego bym powiedział. No nie. Wiesz, w Polsce tak naprawdę największą barierą na takie rzeczy jest miejsce, nie? A nawet jak je masz i zrobisz sobie, nie wiem, kawałek placu i zaczniesz tam upalać samochód, to zaraz będziesz miał, wiesz, milion sąsiadów na głowie. Jest problem, jest problem, ale jest... Kurczę, teraz nie pamiętam, ale jest taki chłopak, on też ma kanał na YouTubie i on ma taką miejscówę, Schulburgring. Jest tam Strzelecki, do niego jeździł. Tak, to jest, wiesz, tam jest kostka, tam raczej nie jest to i tak dalej, ale wiesz, pokazuje, że w sumie on pewnie to wynajął gdzieś tam po czymś, po jakiejś firmie, taką miejscówę i sobie jeździ. To wygląda trochę, no. Super sprawa moim zdaniem, jakby tam, wiesz, wylać asfalcik sobie fajny, równiutki czy coś, no to jest, kurczę, wszystko co możesz chcieć, no nie? Więc w sumie jest to jakieś... takie miejsce na jakimś odludziu, nie? No, więc jest to jakiś potem przykład, kwestie, że... bezpieczeństwa też dochodzą trochę. Bezpieczeństwo, no i właśnie tak mówi, że na pewno zaraz coś się przyczepi, że hałas, że coś tam, nie? Wiesz, tutaj przykładem są choćby pszczółki, nie? Gdzie jest tor i ludzie wiedzieli, że tor się buduje i nagle zaczął im przeszkadzać, nie? No, a działki były tanie, jak kupowali. No. I drifciku na razie nie ma na pszczółkach. No, mnie też to strasznie boli, bo ja na pszczółkach nigdy nie byłem, a widziałem te filmiki i tak dalej, że wyglądało to no mocno. Nie? No, a tam miejmy nadzieję, że jak się pokończą jakieś te sprawy w pszczółkach, wiesz, które tam są, które blokują to, to jeszcze wróci tam opcja jazdy. Super, że super. Jest taka możliwość jeszcze z tego, co chłopaki mówili. A jesteś z boczkiem, wraca już na stałe? Ja jestem cały czas, tylko nie zawsze na czas, nie? Nie zawsze na czas, no ale fajnie, że z domu coś robisz, ja się jaram. Zajam. Nie, no staram się coś powrzucać, ale też zimę przespałem trochę, a teraz wiesz, że każdy ma mało czasu na to, żeby się spotkać, tym bardziej przyjechać do Warszawy gdzieś. Wiesz, z Paulem się umawiałem pół roku. My się umawialiśmy w takiej formie, nie? Też za 3-4 tygodnie, żeby się spotkać, bo ciągle coś wypadało i w sumie tak jest z każdym, nie? Z Politem, kurczę, mega ten odcinek był. Ja to mógł go słuchać i słuchać, nie? Tam to chyba 3 godziny, nie? Rozmawialiście. No ja myślę, że pewnie byśmy rozmawiali 4, tylko że u Pseta się kończyła karta pamięci w kamerze, nie? I dlatego tak uciąłem to. I tak, ale mega to machał, było. Ja w ogóle nie zwracałem uwagi na to i tak w sumie w ostatniej chwili uciąłem, bo tak to by po prostu, wiesz, przerwało i tyle, nie? Musicie dograć part 2 kiedyś. Nie, no będzie. Ja myślałem, żeby zrobić w ogóle na Altrace coś, nie? No, mógłbyś zrobić, wiesz co byś mógł zrobić? Samochodu i nagrać podcastik. Tak, albo w ogóle zrobić sobie taką budkę z boczka i tam, wiesz, co godzinę z kimś innym. I byś miał materiał na cały rok. A, tylko by ci Altrace uciekł. Na coś takiego, nie? No, nie no, dogadałby się. Albo na dole, no, przy drifciku. To za głośno znowu. Nie, no, to nie to jest prawda. Taki prosty temat, nie? Żeby zrobić podcast, który słuchasz sobie, nie wiem, na Spotify i nie masz tam dźwięków, wiesz, jeżdżących samochodów czy coś, to jednak przyjemnie jest posłuchać coś takiego w ciszy.
No tak. Albo no to Roliego ci pożyczymy, ona jest tak wygłuszona, że jak tam staniemy nawet koło driftu, to wiesz, nie będziesz słyszał nic, jest w środku. Nie, no pewnie ten. Pewnie jakąś taką serię. Myślę o tym, żeby zrobić taką serię wywiadów jakichś takich szybkich, wiesz, na Altrace, nie? Żeby podchodzić do jakichś osób i coś tam sobie pogadać. No, więc fajna sprawa. Mam nadzieję, że to mi wypali chociaż. No i będę się starał tutaj chociaż raz w miesiącu, wiesz, coś fajnego wrzucić, no. No Altrace zapowiada się super. Ja tam, wiesz, co roku myślę, że już lepiej się nie da, a w sumie z roku na rok coraz bardziej mi się podoba. No, wiesz. Tak, może nie licząc tych Katowic, które tam były, wiesz, na szybko robione. No ja w Katowicach nie byłem akurat. Bo to był czas tego COVID-a i się, wiesz, izolowaliśmy mocno. W sumie było takie ryzykowne trochę. Ja czekam teraz, bo w sumie mimo tego, że my na przykład w zeszłym roku byliśmy naprawdę w sporo miejscach i dużo widzieliśmy, to i tak Altrace był takim eventem, wiesz, takim chyba najlepszym. Tak patrzę na cały kształt wszystkiego. Jeśli chodzi o fury i wiesz, klimacik topce, i tak dalej. To no, jest on. Przebić Altrace wiesz, skalą i klimatem i tym wszystkim, no to myślę, że byłoby ciężko już teraz. No. My też planujemy trochę tym razem mieć większy sklepik i może jeszcze jakieś jedno autko dodatkowe, właśnie może S13 się uda gdzieś tam też postawić i też większa ekipa się szykuje na driftik, więc będzie, kurczę, jeszcze lepiej. Ja tam chciał, żeby Altrace trwał tydzień, no nie? Tam te dwa dni to zawsze tak przylecą szybko, wiesz. No przylecą. Również dwa razy jest niedziela. To prawda, no. No ale wiesz, z drugiej strony to jest zrobione pod kątem osób, które to odwiedzają bardziej, więc wiesz. No tak. Jak przez tydzień by nie chodzili wokół realnie, sobie. Realnie jak jesteś osobą, która przyjdzie oglądać, to jesteś w stanie, nie wiem, w 3-4 godziny obejść całość, zrobić sobie zdjęcia i no tak. I pójść sobie, tak? Jeśli cię nie interesuje drift na przykład, bo tam wiadomo, że większość ludzi stoi i sobie obserwuje, jak jeżdżą furki. Albo jeśli się nie umiesz dopchać do barierki i nic nie widać. No, brakuje jeszcze takiego eventu dużego właśnie driftowego, na który by przyjechało, wiesz, podobna ilość widzów jak na Altrace na przykład. Tak, no to właśnie. To by też trochę otworzyło właśnie medialnie drogę i no nie wiem, może bardziej rozpoznawalna by była Polska jeszcze. Myślę, że jest gdzieś tam jakaś opcja w zanadrzu, bo wiem, że chłopaki z Drift Games chcą organizować takie eventy, jak był właśnie ten LZ w Irlandii. Chcą tego zrobić więcej w różnych krajach. I wiem, że gdzieś tam Polska jest jednym z tych krajów, gdzie chcą takie coś zorganizować, nie? Tylko wiesz, to dalej jest problem nie samego eventu, tylko bardziej chyba tego, że nie masz tylu osób, które wiesz, tak się jarają tym, żeby przyjechać oglądać. Bo nawet jak były pszczółki Next Level, no to było sporo tych osób, ale dalej to nie była taka skala, wiesz, jak oglądania na przykład samochodów na Altrace, nie? No tak, na Altrace masz swoją taką renomę, no nie? Nie, no wiesz, tam masz ludzi z całego świata, no to jest też osobna kwestia jeszcze. No. Ale fajnie, jakby coś takiego było, nie? Jakiś taki właśnie taki evencik też na takim poziomie jak Altrace, może bardziej właśnie na torze, gdzie można sobie pojeździć i faktycznie jakoś tam bardziej. No jeszcze może Night Ride event dojdzie, nie? No nie, co ty, my się totalnie nie nadajemy do organizacji, jakby niczego. My, nawet parę osób się pytało kiedyś, czy będzie jakiś taki evencik, nie wiem, przez nas zrobiony czy coś, ale powiem ci, że to by był niewypał chyba. Znaczy wiesz, to jest trudne. Ja widzę po skali pracy też u chłopaków, wiesz, no bo my jesteśmy blisko, to widzę jak oni organizują ten Next Level, no to jest masa nie pracy. Nie jest taki hop-siup, no nie? No to jest drugi etat, nie oszukujmy się, zorganizowanie takiej imprezy. Ekstra sprawa jeździć na takie evenciki, gdzieś tam, wiesz, być i tak dalej, ale organizacja na pewno zabiera. No i sam event też jakby nie bawisz się na nim tak, jakbyś mógł się bawić, bo no jesteś tak, odpowiedzialny bo za wszystko wokół, no nie? Powrotem, nie? No. Najgorsze są kwestie bezpieczeństwa, no bo to jednak bierzesz dużo odpowiedzialności. Odpowiedzialność, siebie, tak? No tak, no tak. Więc z naszej strony my jesteśmy źle zorganizowani i źle i nieodpowiedzialni, więc jesteśmy najgorszą chyba ekipą do robienia takich eventów. Ale za to lubimy przyjechać do kogoś na event i się napić piweczka. No, najważniejsze, że jest ich coraz więcej i jest no tak. Się bawić, nie? No tak.
No, dobra, Samuel, dziękuję Ci za poświęcony czas. Pewnie za jakiś czas znowu się spotkamy i sobie pogadamy przy kawce. Jasne, jak najbardziej. Ja też dziękuję. No i życzę Wam, żeby tam wszystko poszło po Waszej myśli. Bawcie się dobrze w Hiszpanii. Czekam, żeby zobaczyć tego Kevina we Wrocławiu. No, zdziwisz się. No na pewno. Jak go zobaczysz, bo i tak już cały czas ludzie i tak przychodzili, wiesz, jaki on jest malutki, tak się wydaje na zdjęciach, taki wielki, on jest malutki, a teraz to dopiero będzie, jak jest pół metra niższy. Będzie śmiesznie. Szkoda, że że musicie tak dużo pokazywać cały czas, nie? No bo wiadomo, no, jest coś takiego, content, że nie będzie niespodzianki. Szkoda, że to nie ma takiego elementu, wow, musicie coś, chociaż jakiś jeden element ukryć fajny. Może być, w sumie to jest dobry pomysł, no. O czymś nie powiedzieć. Zobaczymy. Tak, musicie coś tam pochować, jakieś smaczki. Tam już nie ma za bardzo miejsca, żeby coś chować, ale no zobaczymy. No to dzięki wielkie, Samuel. Dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, ja że również dało dziękuję. Się Fajnie posłuchać było. Nas jakoś przyjemnie. I do usłyszanka. Do zobaczenia. Jasne. W kontakcie. Pa, pa, pa. Pa, pa.